Niektórzy naukowcy ostrzegają, że badania w Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC mogą spowodować katastrofę. Nieraz słyszymy również, że ten akcelerator cząstek może mieć zupełnie inne cele niż te, o których mówi się oficjalnie. Wśród jednej z teorii pojawia się wątek o chęci zbudowania Gwiezdnych Wrót. Jakiś czas temu na łamach poważnego dziennika Daily Reporter pojawił się artykuł o nadchodzącej zagładzie. Zdaniem autora Loniego Robinsona, naukowcy w rzeczywistości chcą otworzyć Gwiezdne Wrota, które pozwolą im na przemierzanie różnych wszechświatów i wymiarów. Lecz prowadzone eksperymenty mogą w niespodziewanym momencie doprowadzić do poważnych kłopotów, co może skutkować nawet zniszczeniem wszechświata, w którym żyjemy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby Robinson powoływał się jedynie na Stephena Hawkinga, który sam kiedyś powiedział, że prowadzone w LHC badania mogą przynieść nam zagładę. Co ciekawe, autor tego artykułu kieruje się również innymi źródłami, wymieniając m.in. pewien odcinek serialu The Simpsons. Twierdzi nawet, że zna datę zagłady i jest to 24 września 2015 roku. Robinson przekonuje, że powyższa data pojawia się w wielu filmach i serialach, nie tylko we wspomnianych Simpsonach, ale choćby w serialu Trzecia Planeta od Słońca. Natomiast MSZ Francji powiedział kiedyś, że mamy tylko 500 dni, aby uchronić się przed katastrofą klimatyczną. Wyznaczony czas kończy się dokładnie 24 września bieżącego roku. Autor tego katastroficznego artykułu przypomina również, że w tym miesiącu przypada hebrajskie święto o nazwie Szmita, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza uwolnienie, upadek lub wstrząs. Niestety lub stety wszystkie te informacje, na które powołuje się Loni Robinson, są raczej słabo przekonywujące. To tak jakby wróżyć z fusów, coś ma się zdarzyć, jeśli nie jutro, to pojutrze, za miesiąc, za rok i tak dalej. Miejmy nadzieję, że gdy obecny miesiąc zakończy się bez jakichś większych katastrof ze zniszczeniem Ziemi i Wszechświata włącznie, to Robinson wystosuje przynajmniej publiczne przeprosiny i obieca, że nie będzie się więcej zabierał za prognozowanie końców świata.